wczoraj sprawdzałem, ile wykonałem sesji miniaczem 3 Pro. Po 3 tygodniach wyszło mi, że latałem 34 sesje, całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że mam jeden akumulator. Dałbym radę pewnie przekroczyć 50, ale ładowanie było na początku szczególnie długie. Teraz już jest lepiej, bo mam bardzo dobrą ładowarkę z Mavica 3. Od 2 dni mamy słabe warunki, bo cały czas spada, albo są mocne zamglenia i niewiele latałem. Wczoraj może przez chwilę, ale to dosłownie śladowe ilości. Dzisiaj powinniśmy polatać więcej. Patrzyłem na prognozę, nawet przed zachodem słońca ma się pokazać. Powiem Wam jedno, że najfajniejsze w tym posiadaniu wszystkich dronów DJI jest nie to, że de facto materialnie je mamy i to nas w jakiś sposób predysponuje, tylko to, że nie trzeba jeździć, prosić się. Idziemy jeszcze na spacer? Chodź! Tu podczas tego testu postanowiłem, że będę latał do pierwszego crashu i zacząłem bardzo nisko, żeby sprawdzić, czy on też ma zdolność unoszenia się. Spokojnie się unosi podczas lotu do przodu i ten napas 4 daje radę. Wielokrotnie nie wiedziałem, czy on minie drzewo z prawej czy z lewej strony, z której strony w ogóle przejdzie, ale naprawdę po 50 metrach odpuściłem i zmieniłem kierunek, żeby wrócić. Także jak dla mnie to jest rewelacja, ten napas 4.0. Całkiem dobrze sobie radzi. Naprawdę. Mega omija przeszkody. Już jest blisko nas. Lecę dzisiaj do pierwszego crashu. Zobaczymy, co się stanie. Póki co jest super. Kurde, muszę to nagrać, jak on omija te przeszkody, bo to wygląda kozacko. Mega kozak. Zwrócimy się do nas. Jestem na 2 metrach i lecę na nas. Widzę Leona i widzę siebie. Dobrze idzie, bardzo. Ujujuj, pięknie. Słuchajcie, omija przeszkody naprawdę kozacko. I nie tylko omija je na boki, ale też zwiększa wysokość. Głównie zwiększa. Chociaż obniżył, teraz. Teraz też obniżył. Mega to wygląda. Muszę to nagrać, zrobię chwilę przerwy, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Słuchajcie, ciężko jest opisać to, jak on się zachowuje podczas omijania przeszkód, ale to jest naprawdę mega wrażenie. Ja już parę razy obserwowałem, jak koledzy latają, bo jak latasz z kimś, to łatwo jest to zaobserwować. Jak latasz sam, wiadomo, jest troszeczkę inaczej, bo masz bezpośredni odbiór. Natomiast on lata bardzo podobnie do Mavica 3, czyli omija przeszkody nie tylko w poziomie, ale też zmienia wysokości i to bardzo dynamicznie. Potrafi się podnieść momentalnie 1-2 metry, a potrafi też obniżyć swój lot mniej więcej o 0,5 metra, nawet metr. Szybka zmiana ogniskowej, już jesteśmy w tym kącie takim szerszym. Będzie łatwiej i mogę być też dużo, dużo bliżej niż przed chwilą, nie? Powiem Wam jeszcze taką małą ciekawostkę, dosyć sympatyczną, a mianowicie ten kadr jest to kadr z filmu Gierek i tutaj spotykał się Misiek Koterski z Janem Fryczem jako lider partii komunistycznej, czyli pierwszy sekretarz, z głową kościoła i to była ta miejscówka. Zrobili tutaj właściwie 3 kadry. To jest pierwszy, kiedy podjeżdżają tutaj fury. Proszę się nie obawiać. I kiedy oni spotykają się w takiej miejscówce i za chwilę przeprowadzają rozmowę. To jest drugi kadr i okazuje się, że musiałem zmienić ogniskową, bo ekwiwalent 24 to jest za szeroko, to co robili, ale widać dokładnie na tym ujęciu i oni stoją sobie na tamtych schodkach. Nasza eminencja chyba rozumie, że na razie musimy rozmawiać nieoficjalnie. Takie obserwacje i eksperymenty bardzo dużo dają, dlatego że widzimy, jaką ogniskową zastosował operator i z jakiego kąta też było robione to ujęcie. Ja nie mam takiej ogniskowej. Mówiono mi, panie Gierek, że pan chce dużo budować.
Ja mam tutaj ekwiwalent 50 mm i to jest trochę za dużo. Podejrzewam, że trzeba by lekko szerzej, może na morficznym jechał, pewnie tak. Bo widzę, że ten kadr jest zupełnie inny. 40 mm, ale mógł być to obiektyw anamorficzny. Słuchajcie, poszło naprawdę dobrze. To jest drugi dron, który lata w ten sposób po Mavicu 3. I faktycznie po raz pierwszy widziałem takiego malucha, żeby tak dobrze omijał przeszkody. Oczywiście jak mnie trafił, to było trochę inaczej, bo przy Active Strike ja w ogóle nie widziałem, co się dzieje, jadąc na rowerze głównie. A tutaj widziałem dokładnie, jak on lata i lata kosmicznie. Tańczy w każdą stronę, po prostu aż przyjemnie na to patrzeć. Właściwie to sprawia wrażenie to dosyć chaotyczne. Masz wrażenie, że za moment, dosłownie za sekundę, on wleci w najbliższe drzewo. A jakimś magicznym sposobem, nie wiem jakim, potrafi sobie na tyle radzić, że o nic nie zahaczył. Nawet o drobną gałązkę dzisiaj, czy o jakiś liść, nic kompletnie. To, co jest bardzo ciekawe, on jak nabierze prędkości, to jest nie do zatrzymania. Naprawdę przelatuje i to przez gęste chaszcze. A jeżeli na początku przystopuje, to wtedy ciężko mu jest w ogóle się rozbujać. Takie mam wrażenie, że to jest też tego typu tendencja. Przez ostatnich parę lat sporo się zmieniło, jeżeli chodzi o drony, ale ostatnio zmieniło się naprawdę bardzo dużo. Szczególnie Mavic 3 i ten Mini 3 Pro wniosły mega wartość. Między innymi właśnie ten APAS 4.0. Ja uważam, że to jest fajna sprawa. Trzeba mieć do tego przekonanie. Najlepiej sobie wykupić DJI Care Refresh, bo nie każdy będzie tak latał. Ludzie obawiają się, dlatego latają na 80 metrach, a nie latają wśród przeszkód. A tu widzę, że spokojnie sobie daję radę. To już była moja raz, dwa, trzy, czwarta, albo trzecia albo czwarta sesja, kiedy latałem tak mega odważnie, ale starałem się i chciałem, żeby wyszło to po prostu na pełnych możliwościach. Także słuchajcie, ja kupiłem tego drona i kupiłem DJI Care do niego po to właśnie, żeby wszelkie wyzwania podjąć i narazić go, czy wystawić na szereg różnych ciekawych challenge, wyzwań i prób. I dzisiejsza była niezła, podobało mi się. Uważam, że można byłoby to zrobić trochę lepiej, ale jestem teraz sam. Jakbym miał asystę może jednego przynajmniej człowieka, byłoby mi mega łatwiej, ale tak czy inaczej sporo możliwości byłem w stanie zrobić już dzisiaj. I powiem wam, że 3 tygodnie to jest dużo czasu. Tak jak ktoś ma obowiązki codzienne, naprawdę ciężko, bo ja robiłem parę rzeczy równolegle, między innymi prowadziłem warsztaty, ale też prowadziłem oczywiście cały czas kanał na YouTubie, sprzedawałem swoje rzeczy, bo sprzedałem ich chyba z 5, kupiłem Mavica 3 i też właśnie warsztat online'owy tworzyłem, dotyczący Mini 3 Pro, także mega dużo, ale poznałem jego funkcjonalność praktycznie całą i wiem, na co stać tego drona. Jest spoko, naprawdę niezły, ma swoje takie humory, ale w wielu przypadkach naprawdę jest bardzo do przodu w porównaniu na przykład do miniacza dwójki. Dużo ludzi też się pyta o to, czy on jest lepszy od R2S i co wybrać. To wszystko zależy od Ciebie. R2S jest innym dronem, jest bardziej masywny. Tam, gdzie są ciężkie warunki pracy, to jest taki koń pociągowy bardziej. Ten jest takim cherubinkiem, powiedziałbym. Czyli dronem, który jest bardzo delikatny, bo to jednak jest niska masa, ale jednocześnie ma bardzo jasny obiektyw. To jest mega fajna sprawa, jest cichutki. To są te dwie rzeczy, które go mega wyróżniają. I teraz zupełnie inaczej postrzegam coś takiego jak sesja w mieście, bo wcześniej jak wybierałem się do miasta, to miałem z tyłu głowy za każdym razem to, żeby zrobić tak, czy żeby tak to rozwiązać tą sesję i moją lokalizację, żeby nie przeszkadzać ludziom i żeby na przykład się nie narazić też ludziom, nie? A w tej chwili jest zupełnie inaczej, bo możesz tym dronem wiele i już z 20 metrów w ogóle nie słychać tego Mini 3 Pro. Słuchajcie, dzięki serdeczne za obejrzenie tego epizodu do końca. Jak zwykle mam dla Was upominek w postaci darmowego warsztatu pod tytułem Jak zacząć swoją przygodę z dronem. Jeżeli ktoś już zaczął, to może warsztat filmowy, który też jest za free. Słuchajcie, powoli zbliżamy się do 25 tysięcy subskrypcji. Myślę, że gdyby mi naprawdę zależało, to tych subskrypcji już byłoby pewnie z 80 tysięcy. Ale nigdy nie żebrałem osoby, nigdy nie prosiłem nawet o to, żeby dać lajka czy suba, bo nie o to chodzi. A dla mnie probierzem tego, czy kanał jest istotny, jest fakt, że mam
mam 10 tysięcy adresów mailowych w tej chwili na liście mailingowej i to jest mega wartość dla mnie. To, że codziennie pojawia się prawie 1500 do 2000 nowych widzów na kanale, to jest niesamowita wartość, ale też codziennie 4000 ludzi wraca na ten kanał, czyli z tego wynika, że jest po co wracać, nie? I to są dla mnie takie wartości. Natomiast puste suby można mieć. Są kanały, które mają nawet po 300-500 tysięcy subskrypcji i albo nie publikują, albo nie dają naprawdę wartości, bo obserwuję szereg twórców na YouTubie. I dla mnie to 25 ma zupełnie inne przełożenie, tym bardziej, że działamy w branży niszowej, po pierwsze, po drugie działamy po polsku, to jest też inaczej i po trzecie jednak jest bardzo duża konkurencja w postaci czy Instagramu, czy TikToka w tej chwili, a jednak wyszukiwarka plus merytoryczne treści na dłuższą metę działają. Aha, jeszcze jedna rzecz, a mianowicie jeżeli masz jakieś pomysły na to, żebym przetestował tego drona w dowolnych warunkach, oczywiście testy, które mają na celu coś głębszego, nie tylko go, nie wiem, przelecieć przez grilla, ale coś, co ma sens, to daj znać, sprawdzimy, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o testy zasięgu, próbowaliśmy z chłopakami 2,5 km, tak jak mówiłem, on wyciąga w terenie zielonym, jeżeli jesteś jeszcze usytuowany na górce. Natomiast w mieście 300-400 metrów i to jest wszystko. To zależy też gdzie, bardzo zależy. Każda próba była inna. Czasami to było tylko 1300 metrów w terenach zielonych osiągnęliśmy, a w mieście czasami i 800, więc nie ma reguły z tym dronem. No.